Halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo, halo, dzień dobry. Jest okej? Halo, dzień dobry. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry, witam wszystkich. Sprawdzamy nasze łącza, więc może przez jeszcze jakiś czas będziemy tak mówić halo, halo, dzień dobry. Ale już nie ma pogłosu. Dzień dobry, pięknie witam wszystkich. Masz film? No to... Halo, testujemy.
Testujemy nasz głos. Albo jakiś. Halo, dzień dobry. W Zagrodzie Edukacyjnej Zajazdu Tusinek w Rozogach. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszej oferty i zapraszamy do odwiedzenia. Jedną z naszych ścieżek edukacyjnych, którą mamy w naszej ofercie, jest informacja o warzywach, jak rosną, jak się zbiera, co potem z nich można zrobić, oraz ziołach, które tutaj mamy. Przejdziemy za chwilkę do warzyw, to pokażę całe nasze gospodarstwo związane ze ścieżką właśnie z warzywami. Naszym takim zapleczem jest 3-hektarowy ogród warzywny, w którym dzieci... Szanowni Państwo, za chwileczkę zaczniemy nasze webinarium. Słowem wstępu pan dyrektor rozpocznie, także jeszcze proszę o chwilę cierpliwości.
Dzień dobry, witam wszystkich. Czy jestem słyszany? Tak, panie dyrektorze, słychać pana wyraźnie. Dzień dobry. Jak tam frekwencja dopisuje nam? Aktualnie mamy na łączu 27 osób, także myślę, że w międzyczasie... Dzień dobry, witam w takim razie wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło otwierać trzecie webinarium w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, który jest takim liderem, jeżeli chodzi o webinaria w Polsce, ponieważ tylko u nas takie rzeczy mają miejsce, co zostało tam podkreślone przez Ministerstwo Rolnictwa. Ale nie o tym mowa. Witam przede wszystkim nasze niesamowite zagrody edukacyjne, które jesteśmy, przepraszam, mam telefon, mamy taki obowiązek ustawowy, również też tą przyjemność prowadzenia tych zagród edukacyjnych jako naszą działalność statutową, i dziś witamy Zaja Stusinek w Rozogach i prelegentami będą właściciele, pan Tomasz Winiarek, którego bardzo serdecznie witam. Panie Tomaszu, witamy Kozią Farmę Złota we wsi Złotna, gdzie prelegentami będą właściciele Katarzyna i Grzegorz Łaski, ziołowiec Banek w Sąpach, gdzie będą prelegentami, będzie pani Ewa Nisiewicz, którą bardzo serdecznie witam. Pszczółka, nauka i zabawa w lesie lub sztynku, prelegentem właścicielka Magdalena Lupaczewska będzie naszym prelegentem. Chciałem powiedzieć i może trzy zdania na temat zagród edukacyjnych, które moim zdaniem są niedoceniane, jeżeli chodzi o całokształt dywersyfikacji dochodów, jeżeli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie. Jest to świetna forma edukacji dzieci, młodzieży, przede wszystkim tych młodych naszych uczniów klas 3-8, powiedzmy, i szkoły średnie, jak można pracować, jak się pracuje na wsi, bo tam są praktyczne przykłady tego, jak rolnik, mieszkaniec wsi uzyskuje swoje dochody ciężką pracą przede wszystkim, ale i też pomysłami. I nie stąd też wziął się pomysł taki, że obdzwoniliśmy trochę szkół średnich rolniczych, żeby też ci absolwenci tych szkół, przyszli ojcowie i przyszły matki swoich dzieci, też zauważyły ten kierunek, w którym ośrodki doradztwa rolniczego chcą być takim tym transferem wiedzy, bo dla nas to jest bardzo ważne, żeby dzieci wiedziały, skąd wzięło się mleko, czy też nie z półki sklepowej, ale i też chleb, skąd się wziął, i nasza taka misja, wiecie. Także to tyle słowem wstępu. Także chciałbym przekazać teraz głos może pani Bendyk, która by dalej prowadziła już naszych prelegentów, czy też naszych tutaj słuchających w dalszą część konferencji. Bardzo mi jest miło, że państwo jesteście z nami. Dla nas to bardzo dużo znaczy, także bardzo dziękuję. Dziękujemy panie dyrektorze za słowo wstępu. Chciałabym zaprosić naszego pierwszego prelegenta. Będzie to pani Renata Kierska, która jest koordynatorem wojewódzkiej sieci zagród edukacyjnych tutaj w naszym województwie warmińsko-mazurskim, i przedstawi, dlaczego warto odwiedzić taką zagrodę edukacyjną. Zapraszamy. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Nazywam się Renata Kierska, jestem pracownikiem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Pełnię w nim m.in. rolę koordynatora ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. I na dzisiejszym spotkaniu chciałabym państwu przedstawić miejsca fantastyczne, miejsca pełne energii, miejsca, gdzie będziecie mieli państwo możliwość zrealizować zajęcia, które wpisują się w podstawę programową, ale miejsca, zajęcia, które będziecie mogli przeprowadzić w sposób twórczy, kreatywny, w sposób praktyczny. Miejsca te prowadzą osoby z pasją, z sercem, z zamiłowaniem, dlatego są one tak autentyczne i dlatego chcę się do nich wracać. Szanowni państwo, chciałabym dzisiaj wam przedstawić zagrody edukacyjne województwa warmińsko-mazurskiego. Może na początek króciutko państwu powiem, czym właściwie są zagrody edukacyjne. Są to bowiem indywidualne gospodarstwa wiejskie, które prowadzą działania edukacyjne. Powinny one być prowadzone przez mieszkańca wsi na obszarach wiejskich,
który w swych zasobach posiada zwierzęta gospodarskie, uprawy rolnicze do prezentacji dla grup odwiedzających. Przedsięwzięcie to powinno realizować co najmniej dwa cele edukacyjne. Spośród edukacji w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości ekologicznej i konsumenckiej, dziedzictwa kultury materialnych wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła. Istotą funkcjonowania zagród edukacyjnych jest popularyzacja rolniczego charakteru wsi. Jest to przybliżenie społeczeństwu tych procesów, które zachodzą w gospodarstwie wiejskim, a które osoby na terenach miejskich już powolutku zapominają. Zagrody edukacyjne zrzeszone są w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Jej koncepcja została opracowana już w 2011 roku przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Krakowie, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Koncepcja ta jest realizowana we współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego. Struktura sieci jest bardzo prosta, jest oparta na trzech filarach. Na poziomie krajowym jest to Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim jesteśmy my, czyli wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, gdzie pracują koordynatorzy wojewódzcy sieci. I na poziomie lokalnym są to gospodarstwa, które prowadzą działania edukacyjne. Nazwa Zagroda Edukacyjna, jak też Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, jest nazwą zastrzeżoną od 2014 roku. Dlatego jeżeli wybierzecie się Państwo do gospodarstwa, w którym widzicie logo Zagrody Edukacyjnej, ten nasz słynny kogucik z domkiem, to możecie być Państwo pewni, że jesteście w gospodarstwie, które przynależy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Na terenie naszego województwa, na terenie Warmii, Mazur i Powiśla mamy 21 podmiotów, które prowadzą działania edukacyjne na swym terenie. Jak widzicie Państwo na monitorze, na mapie, jakie jest rozłożenie tych zagród edukacyjnych. Po zakończonym webinarium prześlemy Państwu broszurę, która opisuje wszystkie zagrody edukacyjne naszego województwa. Wyślemy Państwu również ulotkę w postaci tejże mapy, którą tutaj widzicie, abyście mogli w łatwy, wygodny i przyjemny sposób zlokalizować zagrodę bądź w swoim terenie, bądź taką zagrodę, do której chcielibyście pojechać i obejrzeć. Na samym wstępie wspomniałam Państwu, że możecie zrealizować zajęcia w sposób twórczy, kreatywny, i te zajęcia mogą się wpisywać w podstawę programową. Teraz chciałbym Państwu przedstawić, które elementy z podstawy programowej możecie zrealizować, jeżeli wybierzecie się do zagrody edukacyjnej. I tak na przykład przedszkola w ramach podstawy programowej powinny stworzyć warunki, które umożliwiają dzieciom swobodny rozwój, zabawę, odpoczynek, pozwalają na samodzielną eksplorację, tudzież badanie otaczające dziecko przyrody, mają za zadanie stworzyć miejsce do konstruowania, majsterkowania, czyli takich form praktycznych dla tego dziecka. Przedszkole powinny wspierać aktywność dziecka, powinny stworzyć warunki, które sprzyjają nabywaniu przez dziecka doświadczenia. Proszę mi w tej chwili powiedzieć, kto i w jaki sposób możemy lepiej stworzyć takie warunki, czyli nabywanie tych doświadczeń, jeżeli nie przez takie praktyczne działanie. Działanie, które możemy wykonać właśnie w zagrodach edukacyjnych. I tak na przykład grupa osób, czy to są dzieci, czy też osoby dorosłe, bo też mogą korzystać z usług zagród edukacyjnych, jeżeli wybierze się do gospodarstwa, które prowadzi edukację w zakresie produkcji roślinnej, ma możliwość poznania tradycyjnych i nowoczesnych metod uprawy, ma możliwość poznania cykli życia, przemiany materii, zależności między systemami rolniczymi, ekosystemami naturalnymi, ma możliwość odkrycia kształt, form, kolorów, bowiem każda roślina jest inna, każda roślina pobudza inny zmysł, węch, smak, zapach. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że dzięki tej wizycie dzieci mogą poczuć i doświadczyć tą różnorodność biologiczną świata roślin. Bardzo fajnym i korzystnym jest cykl wizyt w gospodarstwie dla tej samej grupy uczniów. Tutaj może więcej wypowie się pani Ewa Niesiewicz, właścicielka ziołowego dzbanka, która właśnie taki cykl wizyt w gospodarstwie stosuje, kiedy dzieci mają możliwość przyjechać do gospodarstwa, posadzenia ziemniaczków, następnie pielęgnowania tej uprawy, a na sam koniec, kiedy już ta roślinność nam wzrośnie, żeby ją wykopać i żeby zabrać ją ze sobą do domku. Dlatego widać fajny cykl od zasiania do zbioru. Jeżeli pojedziemy do gospodarstwa, które prowadzi edukację w zakresie produkcji zwierzęcej,
Grupa ma możliwość zapoznania się z życiem zwierząt, systemami hodowli, funkcji życiowych, ma możliwość zwiedzenia pomieszczeń inwentarskich, ale sama obecność ze zwierzętami, gdzie dzieci mogą je obejrzeć, pogłaskać, dotknąć, posłuchać odgłosów zwierząt, nawet poznać te zapachy przyjemne, czy też i też nieprzyjemne, bo w gospodarstwie też takie są, mogą wykonać czynności gospodarskie, mogą karmić, sprzątać, doić. Szanowni Państwo, te zdjęcia, które ja umieściłam na swojej prezentacji, nie są zdjęciami przypadkowymi. To są zdjęcia, które prezentują nasze zagrody edukacyjne z naszego województwa. I zachęcam Państwa bardzo serdecznie do wypowiedzenia się, a może poznania tych miejsc na naszym czacie. Jeżeli poznacie Państwo miejsca, może byliście w tych miejscach, i odgadniecie, z jakich miejsc są te zdjęcia. Może jakąś miłą niespodziankę przewidzimy dla Państwa. Zachęcam serdecznie. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o szkole podstawowej, to w ramach podstawy programowej powinna ona wzmacniać poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej wśród dzieci. Powinna zadbać o wszechstronny rozwój osobowy, powinna pobudzać ciekawość poznawczą uczniów, powinna motywować do nauki. I myślę, że rozbudzenie ciekawości jak najbardziej wpisuje się w wizytę w zagrodzie, która na przykład prowadzi edukację w zakresie przetwórstwa płodów rolnych. Dzieci mają wówczas możliwość poznać drogę od wytworzenia, zebrania surowca do wyrobu końcowego. Może to się odbyć na zasadzie warsztatów bądź też pokazów. Dzieci mogą produkować ser, mogą zrobić same masełko, mogą lepić pierogi, mogą piec bułeczki, podpłomyki, mogą przygotowywać konfitury, soki, kompoty, mogą kiszyć ogórki, mogą sporządzać nalewki na ziołach, mogą tłoczyć olej. I tak jak na początku Państwu wspomniałam, że funkcją zagrody edukacyjnej jest popularyzacja rolniczego charakteru wsi, jest ukazanie tych procesów zachodzących w gospodarstwie wiejskim, tak proszę spojrzeć, że przy wykonywaniu tych czynności dziecko pozna, ile pracy trzeba włożyć, aby taki produkt, taki twaróg, taki chlebek powstał. Grupa podczas wizyty w gospodarstwie, które prowadzi edukację w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła, twórczości ludowej, może poznać dawne wyposażenie domu, może poznać sprzęt gospodarstwa domowego, maszyny rolnicze, może poznać zapomniane zawody, zawód bednarza, rymarza, kołodzieja, bartnika. Szanowni Państwo, w tej chwili naprawdę niewiele osób wie, jak wygląda dzieża do wyrabiania ciasta na chleb. Jak wygląda masiennica, co to jest kapłon, co to jest gęsia pipka, co to jest pularda. A może Państwo wiecie, zapraszam serdecznie do udzielenia takich odpowiedzi na naszym czacie. Jeżeli mówimy o szkole ponadpodstawowej, to ona powinna rozwijać osobiste zainteresowania ucznia, powinna już integrować tę wiedzę z różnych przedmiotów, z różnych dyscyplin, powinna wyrabiać pasję poznawania świata, zachęcania do praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności. Takimi kluczowymi kompetencjami, które kształtują zagrody edukacyjne, jest przede wszystkim kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin, ponieważ jeżeli dziecko dostanie w trakcie trwania warsztatów wykonanie jakiegoś przedmiotu, ono musi pomyśleć, ono musi się zastanowić. Jeżeli coś zrobiłem źle, to w jaki sposób to poprawić? Uczy pracy w zespole, uczy działań indywidualnych, uczy aktywnego udziału w środowisku lokalnego. Jakie to są korzyści dla Państwa, takie korzystanie z usług zagród edukacyjnych? Przede wszystkim jest to dla Państwa urozmaicenie i wzbogacenie procesów kształcenia. Wasze programy mogą być ukierunkowane na praktyczne działanie, ale z różnych przedmiotów. Jest to dla Was alternatywne miejsce edukacji, w którym taką wartością dodaną jest poznawanie kultury wiejskiej. I na zakończenie chciałabym Państwa zostawić z takim wyrażeniem, które wydaje mi się, że w pełni oddaje to, czym jest zagroda edukacyjna. Jesteśmy szkołą, która nie jest szkołą, jaką każdy zna. Budynkiem szkolnym jest wolna natura, klasą szkolną jest pole, łąka, las, obora. Naszymi nauczycielami są rośliny, zwierzęta i ludzie żyjący w zagrodzie wiejskiej. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Do widzenia.
Dziękujemy bardzo pani Renacie Kierskiej za bardzo interesujące przedstawienie, co to jest zagroda edukacyjna i dlaczego warto ją odwiedzić. Szanowni Państwo, za sekundkę wystąpi nasza pierwsza zagroda edukacyjna. Będzie to Zajazd Tusinek z miejscowości Rozogi. Prelegentem będzie pan Tomasz Winiarek. Szanowni Państwo, mam również prośbę. Za sekundkę zostanie wysłany link do formularza z listą obecności i bardzo proszę o odwołanie się do tego formularza. Możemy? Witam Państwa, nazywam się Tomasz Winiarek, reprezentuję Zajazd Tusinek i zagrodę edukacyjną, którą mamy w Zajeździe Tusinek. Coś mi tutaj nie chce ruszyć. Proszę, o, dobra, już ruszyła, dobrze. Proszę Państwa, tutaj mamy taką małą mapkę, która obrazuje nasze gospodarstwo. Gospodarstwo jest to 40-hektarowe gospodarstwo rolne. Głównie jest tam hodowla zwierząt, kozy i krowy, od których pozyskujemy mleko i wytwarzamy własne sery. Tutaj z przodu mamy taki budyneczek nieduży. Jest to restauracja, która znajduje się przy drodze. Jest to bardzo dobre miejsce do sprzedaży naszych usług, do informacji o tym, że coś więcej poza w tym miejscu się dzieje, żeby gościa zatrzymać. Z tyłu tutaj jest taki większy budyneczek, to jest właśnie część noclegowa, a z tyłu za tym budynkiem znajdują się pola. Mamy ponad 3-hektarowy ogród warzywny, w którym też prowadzimy zajęcia. Tutaj w tej chwili puszczę taki krótki film odnośnie naszej działalności. To na chwilkę zamilknę. Pozwolę sobie tutaj. Dzień dobry, witamy Państwa w zagrodzie edukacyjnej Zajazdu Tusinek w Rozogach. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszej oferty i zapraszamy do odwiedzenia. Jedną z naszych ścieżek edukacyjnych, którą mamy w naszej ofercie, jest informacja o warzywach, jak rosną, jak je się zbiera, co potem z nich można zrobić, oraz ziołach, które tutaj mamy. Przejdziemy za chwilkę do warzyw, to pokażę całe nasze gospodarstwo związane ze ścieżką właśnie z warzywami. Naszym takim zapleczem jest 3-hektarowy ogród warzywny, w którym dzieci mogą przyjść i zobaczyć, jak te warzywka rosną, jak je się sieje oraz jak zbieramy i potem co z tych warzyw robimy. Tutaj jest przykład tunelu foliowego, w którym są warzywka takie, które na bieżąco są używane do naszej restauracji. I za chwilkę przejdziemy jeszcze na pola, gdzie pokażemy następne warzywa. Poza warzywami, które rosną w tunelach foliowych, mamy też ogród warzywny duży, w którym są i zarówno kapusta, marchewka, pietruszka i inne warzywa, które dzieci wykopują i potem mogą spróbować świeżutkich takich warzyw i przy okazji uczą się, jak je siać, jak je pielęgnować i jak je zbierać. Mamy też zwierzęta. Tutaj akurat jest przykład naszych pawi, które dla dzieci są dosyć dużą atrakcją. Przejdziemy jeszcze, pokażę następne zwierzęta, które są na terenie gospodarstwa i dzieci się zapoznają z życiem tych zwierząt i mogą je dokarmiać. Jednym z naszych podstawowych zwierząt hodowlanych są kozy. Tu akurat widzimy młode kuski tegoroczne i zeszłoroczne. Tutaj tam dalej są tegoroczne, tutaj podchodzą zeszłoroczne. Kuski są rasy saleńskiej, bardzo fajne, przyjacielskie, bardzo lubią dzieci. Dzieci też bardzo lubią zajęcia z kuskami i dokarmianie i zapraszanie.
chodźcie, chodź na Turcję. Jowisz, chodź. Hektor, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, pokażcie się dzieciom. Podczas tych ścieżek edukacyjnych też robimy zajęcia z konikiem polskim. Tutaj mamy przykład konika polskiego. To jest rasa, która w zasadzie wymarła. Kiedyś żyły tarpany, takie konie dziko chodzące po lasach. W tej chwili to są odtworzona, jest taka rasa i dlatego to się nazywa konik polski. Są bardzo przyjazne, bardzo fajne do prowadzenia zajęć, szczególnie właśnie z dziećmi. Także też robimy oprowadzanki, robimy zajęcia z konikiem, na które serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa, tak mniej więcej wygląda tutaj, jest taka nasza krótka prezentacja, taki film. A teraz dwa słowa więcej może o tej naszej działalności. Zdajemy sobie sprawę, że w tej chwili jest to dosyć ciężki czas na jakieś pomysły, na wycieczki, na organizowanie czegoś, bo oraz ze względu na tą całą epidemię. Już jest koniec roku szkolnego, także my to sobie tutaj jako zagrodę edukacyjną z tego wszystkiego zdajemy sprawę, ale oczywiście serdecznie Państwa zapraszamy, żeby Państwo brali nas gdzieś tam w swoich planach pod uwagę. Tak jak tutaj napisaliśmy, no program dopasowujemy bardzo indywidualnie do grupy, do wieku dzieci, do ilości dzieci, do tego, czy to ma być z noclegiem, czy to ma być jednodniowe, czy to ma być na parę godzin. Także staramy się, żeby zajęcia były dopasowane. Podczas tych zajęć mamy kilka takich ścieżek, my tak to nazwaliśmy. To są ścieżki, tak jak tutaj opisaliśmy, że od mleka do trawy. Na przykład Państwo opowiem o tej ścieżce. Jest to taka ścieżka, na której dzieci przechodzą od pastwiska w zasadzie, czyli dowiadują się o tym, co zwierzęta jedzą, co muszą zjeść, żeby wyprodukować mleko, bo tak naprawdę to, co powstaje potem z tego mleka, to tak naprawdę powstaje wszystko na pastwisku. Cały ten ser powstaje na pastwisku, czyli najpierw oglądają pastwiska, chodzimy po pastwiskach, rozmawiamy o tych różnych roślinkach, które rosną, potem rozmawiamy o zwierzętach, następnie przechodzimy do dojni. Dzieci obserwują, jak są zwierzęta dojone i dopiero potem przechodzimy do produkcji sera. Widzą, jak jest ser produkowany, jak się wytwarza ser i same biorą w tym udział. Potem mogą spróbować różnych serów i też poznać różne smaki, dlaczego taki ser jest, a nie inny, dlaczego powstał.
Myślę, że to jest ciekawa forma zarówno dla dzieci młodszych i starszych, ale i dla osób dorosłych. Dzięki temu, że mamy swój własny sklep, który znajduje się tutaj przy restauracji i przy drodze, to co zaznaczałem na początku, możliwe jest też sprzedaż tych produktów. Także to też coraz więcej osób się dowiaduje o naszej działalności, która jest prowadzona w gospodarstwie. Dlatego, że często jest tak, że osoby, które przejeżdżają gdzieś, nawet nie zatrzymują się, nie wiedzą, że coś fajnego jest w okolicy, pomimo reklam, pomimo tego wszystkiego, a w momencie, kiedy staną, zatrzymają się w restauracji, mają chwilę, żeby się zastanowić, zobaczyć tą ofertę i ewentualnie z niej skorzystać. Nasza oferta to jest dosyć taka rozbudowana, dlatego że poza tymi ścieżkami edukacyjnymi mamy też możliwość zakwaterowania. Mamy mniej więcej około 50 miejsc noclegowych. Myślę, że to jest taka wystarczająca ilość, żeby mogła grupa przyjechać, cały autokar mógł się zatrzymać. Oczywiście możemy wystawić rachunek, także to też jest wygodne dla szkół, szczególnie dlatego, że wiadomo, potrzebne jest, żeby było wszystko udokumentowane. W czasie tej pandemii oczywiście wszystkie wymogi spełniamy, czyli pokoje są dezynfekowane, pokoje są odkażane, także no staramy się dbać o to, żeby było to jak najbardziej wszystko zgodne z wytycznymi ministerstwa. Tak jak tutaj Państwo widzą na kolejnych zdjęciach, jest to właśnie pokazanie całej naszej takiej przetwórni i wytwarzania sera, czyli od chowu kóz przez uduj, przez wytwarzanie tego sera, przez pielęgnację i produkt finalny. To dzieci właśnie też poznają podczas tych wszystkich zajęć. Jest to ciekawe, dlatego że dzieci mogą od razu spróbować tych produktów, rozpoznać smaki, zobaczyć jak to wszystko zostało zrobione i czym to się różni. Podczas zajęć edukacyjnych robimy nie tylko zajęcia, tak jak mówiłem, z takiego typowo przetwórstwa, ale też robimy zajęcia w terenie. Chodzimy właśnie, tak jak tutaj na dole jest zdjęcie, chodzimy z dziećmi po polach, rozmawiamy o roślinach. Mamy też na terenie gospodarstwa koniki polskie, które wykorzystujemy do rekreacji. Jest nieduży plac zabaw oraz salkę edukacyjną, którą też Państwo tutaj widzieli, w której robimy zajęcia z ginących zawodów typu stolarz czy tkaczka. Także też serdecznie zapraszamy. Jest to w sytuacji, kiedy jest zła pogoda, jest możliwość zorganizowania takich zajęć pod dachem. Poza tymi zajęciami to robimy też, tak jak tutaj mamy na zdjęciu, zajęcia kulinarne dla dzieci. Pokazujemy oczywiście, jak są zwierzęta dojone, jak rosną warzywka, jak dojrzewają, cała ścieżka. Tutaj jest zdjęcie pokazujące, jak dzieci same wykonują serki, akurat tutaj twarogowe. Dla grup też, które u nas się już zatrzymują, robimy na przykład zajęcia, które już są też zapomniane takie, to są podchody, czyli podchody w lesie. Mamy swój dosyć duży ten las, także tam na terenie tego lasu robimy takie zajęcia oraz tutaj zajęcia tkackie, tak jak Państwo widzą. Całe nasze przedsiębiorstwo, bo to się tak nazywa, ten Zajazd Tusinek, jest to bardzo połączone i ta gospodarka, w zasadzie to wszystko to, co tutaj jest, to jest tak połączone, że restauracja jest w zasadzie połączona, wiadomo, że z noclegami, bo to w momencie, kiedy goście do nas przyjeżdżają, to mogą skorzystać z noclegu, ale mogą skorzystać oczywiście obejrzeć całe gospodarstwo, mogą pójść na farmę, zobaczyć, jak są te sery wytwarzane, albo do przetwórni, tak? Czyli tutaj właśnie, tu jest przetwórnia, gdzie zobaczą, jak to jest wytwarzane, a tutaj jak żyją, funkcjonują zwierzęta. Także w momencie, kiedy gość do nas przyjeżdża, jest to wszystko takie bardzo powiązane i mamy no, różne przez to ścieżki, takie, które dopasowujemy do każdej grupy. I to w zasadzie wszystko. Nie wiem, czy jakieś będą pytania. Jeżeli by były pytania, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Z miłą chęcią podpowiemy, powiemy, jak dopasować takie zajęcia zarówno do grupy wiekowej, jak i do ilości uczestników. Serdecznie Państwa zapraszamy.
wiemy, że to jest ciężki czas, ale myślimy, że w przyszłości się jakoś spotkamy. W takim razie bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam. Panie Tomku, serdecznie dziękujemy za prezentację. Wszystkie zainteresowane szkoły bądź pozostałe placówki zapraszamy do Tusinka. Następnym naszym prelegentem będzie pani Katarzyna Łaski, Kozia Farma Złotna, Wieś Złotna. Ponadto przypominam, te osoby, które jeszcze nie zdążyły się zarejestrować, zapisać na listę obecności, zapraszam do wpisywania się. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Łaski. Jestem właścicielką koziej farmy Złotnej. To jest ekologiczne gospodarstwo pod Morągiem w niewielkiej wsi. Wieś nazywa się Złotna. Położona jest bardzo pięknie w historycznej krainie nazywanej kiedyś Prusami Górnymi. Nasza okolica jest przepiękna, jest urozmaicona krajobrazowo o bardzo zróżnicowanych ekosystemach. Obszar jest pofałdowany, jest bardzo urozmaicony, także zapewnia też wielkie walory estetyczne. Do naszej Złotnej wprowadziliśmy się ponad 7 lat temu i założyliśmy to nasze ekologiczne gospodarstwo, ponieważ przez długi czas mieszkaliśmy pod Warszawą i kompletnie nie byliśmy związani z rolnictwem. Cały czas te plany w nas się krystalizowały i w końcu po 20 latach udało je się zrealizować. W 2012 roku kupiliśmy podupadające gospodarstwo, które wyglądało mniej więcej tak jak na tym pierwszym zdjęciu, które sukcesywnie odbudowywaliśmy i sukcesywnie upiększaliśmy tak, aby stało się ono też miejscem spotkań, miejscem edukacji i takiego edukowania do życia bliższego naturze, bliższego przyrodzie. Tak więc teraz obecnie mamy już taką koziarnię z prawdziwego zdarzenia. Mamy budynek serowarski z niewielką przetwórnią mleka na sery i niewielkie poddasze agroturystyczne. Tak wyglądają nasze łąki i nasze stado kozie, które od 2012 roku z 26 sztuk powiększyło się do sztuk ponad 140. To wszystko to jest nasz przychówek, nasza praca i tak naprawdę nasza pasja i nasza miłość, bo każdą kozę znamy z imienia i każda koza jest oddzielną historią dla nas. Tak więc dzielenie się tym światem i tym życiem naszym na wsi to jest też dla nas bardzo duża wartość i bardzo się cieszymy, kiedy ktoś chce w tym naszym świecie przez chwilę chociaż pouczestniczyć. Mamy, tak jak już powiedziałam, niewielką serowarnię, niewielką przetwórnię i wytwarzamy sery. Sery są z 100% mleka koziego, z mleka pełnotłustego. Także wykorzystujemy do maksimum prozdrowotne walory koziego mleka, ponieważ wytwarzamy te sery natychmiast po udaju. Więc tak czasami się śmiejemy, że całą robotę robią nasze kozy, które dają nam pyszne, zdrowe mleko, a naszym zadaniem jest tak naprawdę tylko tego pysznego surowca nie popsuć poprzez naszą działalność i w ten sposób możemy zaoferować bardzo różnorodne kozie sery, począwszy od serów świeżych, takich jak twaroszki, jak bunce podpuszczkowe, sery wędzone, sery w marynacie, takie, które tutaj widać. Robimy także sery twarde, które można dłużej przechowywać w naszej dojrzewalni. Tak wyglądają nasze budynki. Ten budynek powstał w 2015 roku. W 2015 roku otworzyliśmy serowarnię, poddasze agroturystyczne. Zaczęło działalność w 2016 roku. Od 2017 roku jesteśmy zagrodą edukacyjną, to znaczy jesteśmy w ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych i
W związku z tym realizujemy takie dwa podstawowe programy edukacyjne. Tak wyglądają też wnętrza. Jak widać na pierwszej fotografii z lewej jest szyba, jest witryna, można sobie zajrzeć do naszej serowarni. Każdy, kto przychodzi po sery bądź też przychodzi, odwiedza nasze gospodarstwo, może zajrzeć, zobaczyć jak te sery powstają, w jaki sposób się je wytwarza, a schody prowadzą na poddasze agroturystyczne. Tak jak powiedziałam, realizujemy dwa główne programy. Pierwszy z nich to jest Kozi Dzień na Farmie i ten program skupia się na kontakcie ze zwierzętami. Za chwilę szczegółowo opowiem, na czym ten program polega. Natomiast drugi program ma tytuł Zdrowe mleko, pyszny ser i ten program z kolei jest bardziej kładzie nacisk na wytwarzanie serów, na eksperyment serowarski, na to, aby dzieci czy też młodzież mieli okazję dowiedzieć się, jak to się dzieje, że z mleka, które jest przecież ciałem płynnym, nagle powstaje coś takiego jak ser. Teraz przez chwilkę chciałabym zaprezentować Państwu bardzo amatorski filmik nakręcony przez nas w gospodarstwie, także proszę o wyrozumiałość, ale też chcielibyśmy dać Państwu taką zajawkę, jak to nasze gospodarstwo wygląda i co w tym gospodarstwie można robić. To jest nasza lipowa aleja, która prowadzi do naszej farmy. Lipy są tuż przed rozkwitem, także otacza nas piękna, żywa zieleń. Witamy na naszej farmie. Dzisiaj kozy nie poszły na pastwisko, bo jest bardzo gorąco. W związku z tym odpoczywają sobie tutaj w podcieniu. Chodź, Felicja, chodź. A i Orcia przyszła, tak? Chodź, Felicja, chodź. Felicja. Teraz sobie je koniczynkę. Idziemy teraz nakarmić Aryska, który jest nowym członkiem naszej koziej rodziny. I jest zupełnie innej rasy ptakiem niż wszystkie nasze kuszki. Zaraz zobaczycie. Chodź szybciutko tu. Chodź ty gapo. Chodź ty gapo. Chodź ty gapo. Proszę. Proszę. Chodź. Przyjechał do nas z południa Polski. Ma dopiero 2,5 miesiąca, więc jeszcze go dokarmiamy mleczkiem. Wygląda na dużo starszego, ale jest jeszcze małym koźlaczkiem. Proszę tutaj. Dla was tutaj. Dla kolegów z wiaderka. To już piłeś, mój drogi. Tak, już piłeś.
przyjmuję taką pozycję jak do wymienia matki, więc po prostu przednie nóżki składa i piję tak, jakby pił mleko matki. Koniec. Już. Nasze kozy właśnie wracają z wieczornego spaceru po dojeniu. Lubią sobie jeszcze wieczorkiem wyjść na trawkę i pospacerować. Już niekoniecznie jeść, ale po prostu sobie pochodzić. Tak to u nas wygląda. Tak wyglądają nasze kózki. Niech to będzie taką króciutką zachętą, jak to są miłe i kochane stworzenia. Pierwszy program, Kozi Dzień na Farmie, zazwyczaj kierujemy do dzieci młodszych, dla których kontakt ze zwierzętami jest bardzo ważny i które strasznie chcą tego kontaktu. Skupia się ten program na poznaniu kóz jako zwierząt, które dają mleko i także jest okazją do poznania warunków ich życia w gospodarstwie. I tak poznajemy kozi dzień na farmie, czyli od dojenia do dojenia. Zazwyczaj grupy przyjeżdżają do nas rano, kiedy jeszcze mogą zobaczyć, jak wygląda dojenie. Nasze kozy są dojone mechanicznie, ale powiedziałabym, że tak półmechanicznie, półręcznie, ponieważ wiadomo, że do dojenia mechanicznego trzeba kozę też przygotować w sposób ręczny. Dzieci mają okazję to zobaczyć. Widzą wtedy, jak mleko z wymienia przepływa do kany, do naczynia, gdzie następnie jest transportowane do naszej serowarni. I mogą zobaczyć, jak to dojenie wygląda. I w związku z tym wiedzą już, że mleko nie bierze się ze sklepu i z kartonika, tak, tylko bierze się z wymienia kozy albo krowy. Następnie oglądamy koziarnię jako bezpieczny dom naszych kóz. Dzieci mogą zobaczyć, ile jest paśników, jakie mamy kojce porodowe, w jaki sposób ta koziarnia jest wyposażona. I też mogą zobaczyć, że ten kozi bezpieczny dom to jest miejsce także i swobody, bo prowadzimy tak zwany chów otwarty. Nasze kozy wtedy, kiedy chcą, wchodzą sobie do koziarni, kiedy chcą, są po prostu na powietrzu w zagrodzie. I kiedy chcą, także wychodzą na pastwisko. I dzieci też mają taką okazję. To jest chyba największa frajda, kiedy otwieramy bramkę i maluchy razem z wszystkimi naszymi kozami biegną na pastwisko i to jest po prostu widok do zapomnienia, a podejrzewam, że też doświadczenie dla dziecka też bardzo istotne. Wtedy, kiedy jesteśmy jeszcze w koziej zagrodzie, opowiadamy trochę o zwierzętach. Oczywiście dajemy też czas na takie spontaniczne głaski, spontaniczne przytulenia, spontaniczne wzięcie malutkich kózek na ręce. To też jest bardzo istotne. Bardzo często też obserwujemy taką redukcję lęku przed zwierzętami, bo jednak kozy to przecież są stworzenia rogate. I bardzo często pierwszą reakcją przedszkolaków to jest taka reakcja stresowa, lękowa, a potem obserwowanie, jak dzieci się przytulają do tych naszych kózek, nawet rogatych, to jest naprawdę barddzo przyjemne doświadczenie. Powracamy ze spaceru, degustujemy kozie produkty w sali bądź też na tarasie, jeśli pogoda na to pozwala, i zapoznajemy też dzieci z ich prozdrowotnymi właściwościami. I w zależności od tego, jaką mamy grupę wiekową, robimy albo konkurs wiedzy na temat ekologicznego gospodarstwa i życia kóz, albo po prostu wspólnie rozwiązujemy krzyżówkę, albo kolorujemy obrazki. Na naszych zajęciach, tak jak widać na tych zdjęciach, stawiamy na bardzo bezpośredni kontakt dzieci z naszymi zwierzętami.
tutaj widać właśnie te wszystkie przytulenia, te wszystkie głaskania i widać radość dzieci na ich buziach z tego kontaktu. Tutaj mamy starszą grupę wiekową, która także jest zafascynowana kontaktem ze zwierzętami. Wręcz taki bardzo bliski kontakt na pastwisku. Następny program to jest program Zdrowe mleko, pyszny ser i tutaj stawiamy właśnie bardziej na to, na odpowiedź na pytanie, jak mleko zmienia się w ser. I śledzimy drogę mleka z dojarni po serowarnię i dojrzewalnię. Obserwujemy, jak się wytwarza sery przez witrynę w serowarni, a następnie dzieci uczestniczą w tak zwanym eksperymencie serowarskim, czyli zaprawiają same mleko enzymem serowarskim, kroją ten strzep, przekładają do koszyczków, obserwują, jak odcieka i w momencie, kiedy już ten odciek jest gotowy, mogą zdegustować wytworzone własnoręcznie sery i także inne produkty z gospodarstwa. Bardzo często łączymy to z takim małym lunchem i dzieci wtedy zjadają sobie na przykład kanapeczki z naszymi produktami, z serami, z dżemem malinowym, z miodem. Także tak to mniej więcej wygląda. To jest ten eksperyment serowarski. Dla maluszków oczywiście, dla najmłodszych przedszkolaków, których nie wpuszczamy do serowarni, ale robimy ten eksperyment na wolnym powietrzu albo w salce. Tak wygląda posiłek serowy. I też nas to bardzo cieszy, ponieważ dzieci przyzwyczajone do bardzo takich słodkich i wysoko przetworzonych pokarmów także doceniają bardzo naturalne produkty, takie jak nasze sery. Także jest możliwość u nas zorganizowania wizyty starszych grup wiekowych. Mieliśmy już wizyty osób niepełnosprawnych, uczestników uniwersytetów trzeciego wieku. Możemy też zorganizować degustacje dla takich osób, czy też właśnie takie swobodne wyjście na pastwisko. Na wizytę u nas umawiamy się bezpośrednio lub telefonicznie z wyprzedzeniem. Wspólnie wybieramy program i ustalamy jego cenę. No i w zależności od tego, co jest preferowane, co jest celem w danej klasie, w danej szkole, dokładnie ustalamy cenę i ustalamy zakres czasowy i zakres merytoryczny naszych zajęć. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że na jesieni obostrzenia pandemiczne będą redukowane i bardzo wtedy chcielibyśmy się z Państwem na naszej farmie spotkać. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Łaski, Kozia Farma Złotna. Pani Kasiu, my również dziękujemy za prezentację i również mamy nadzieję, że te obostrzenia na jesień się zmniejszą. Natomiast wszystkie szkoły z okolic Olsztyna, Ostródy zapraszamy do Koziej Farmy Złotna. Zapraszamy panią Ewę Niesiewicz, działowy dzbanek w Sąpach, do prezentacji. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Ewa Niesiewicz, działowy dzbanek Sąpy, powiat elbląski. Chciałabym wam pokrótce przedstawić, co się dzieje w naszej zagrodzie w ziołowym dzbanku. Jesteśmy miejscem, w którym odbywają się warsztaty dla grup różnych wiekowych. Mamy ofertę dla przedszkolaków, a kończymy na ofercie dla seniorów. Zanim zacznę je opowiadać, chciałabym, żeby Państwo zapoznali się z filmikiem, który został nagrany niedawno w naszej zagrodzie. Serdecznie Was zapraszam do zwiedzenia Zagrody Edukacyjnej Ziołowy Dzbanek. Pokażę Wam miejsca, w których odbywają się warsztaty, w których mile spędzamy czas z naszymi gośćmi. W naszej zagrodzie również znajduje się agroturystyka, w której znajduje się 5 pokoi urządzonych w klimacie ziół. Gdy przyjeżdżają do nas wizyty studyjne na warsztaty, również mają możliwość noclegu.
młodzieży i osób dorosłych proponujemy w chacie zielarskiej warsztaty ziołowe. Robimy również naturalne kosmetyki, robimy olejki do masaży z wykorzystaniem ziół, ale także taki produkt nasz sztandarowy to jest motanie lalek motanek. Jest to słowiańska lalka dobrych intencji. A tu są ziarnuszki na bogactwo, te są na szczęście. I kiedy grupy przyjeżdżają do nas, to jest niesamowita zabawa i radość, kiedy każdy może wymotać sobie taką babę i zadać na szczęście ją do swojego domu. Znajdujemy się teraz w ogrodzie ziołowym. Ogród ziołowy w tej chwili jest przenoszony na nowy obszar. Będzie powstawał w tym miejscu. Służy do zadań dydaktycznych. Warsztaty, które odbywają się z zielarstwa, ale też grupy, które mają inne u nas warsztaty, przyjeżdżają do nas, żeby zwiedzić ogród ziołowy i poznać właściwości lecznicze ziół oraz legendy i podania o ziołach. W naszej zagrodzie również można spożyć posiłki. Są głównie robione z naszych produktów. Królują na naszych stołach konfitury, swojskie masło, maślanka i różne drożdżowe wypieki. Znajdujemy się w Jacie Garcarskiej w Królestwie mojego męża. To tutaj osoby dorosłe na kołach garcarskich mogą próbować swoich sił w toczeniu na kole. Natomiast dzieci mogą wykonać różne inne formy użyciem gliny. Naszą atrakcją zagrody jest przede wszystkim mini zoo, w którym znajdują się miniaturowe kózki, jest kut, są owieczki, króliczki i bażanty. Oraz kaczki, które chodzą totalnie swobodnie po całej zagrodzie i trzeba uważać, jak się idzie za tymi kaczkami. Miejsce, gdzie wykonuje się dużo pracy rolniczych i nasze dzieci na warsztacie Historia z ziemniaka również mogą poznać taką pracę. Przyjeżdżają do nas, sadzą ziemniaki, pielą później je, a jesienią wykopują i zabierają swoje ziemniaczki do domu, by je zjeść na obiad. Jednym z pierwszych warsztatów, które zaczęły być prowadzone w tej naszej zagrodzie, to były warsztaty z dojenia krowy i robienia wiejskiego masła. Dzieci tutaj z naszą babiną poznają wszystko, co jest związane z mlekiem, a następnie w maselnicach ubijają dla siebie masełko z wiejskiej śmietany i zabierają do domu. Pojawiają się w naturze piękne kwiaty i zioła.
roku. Akurat jest sesja taka z grupą Rolnicy Odporne, z którą współpracuję od kilku lat. I mąż traktorem był z panie. Pani była to największa atrakcja, że wianki, które biły się na głowach, były rozwiewane w czasie jazdy ciągu tym portem. Tu mamy grupę seniorek, które akurat pracowały na zdjęciach realistycznych z materiałem sztucznym. Też to było robione w ramach projektu realizowanego przez Panią Mankę. To jest radość. Radość, którą możemy uzyskać podczas prac przy pracowaniu. Również realistyczne warsztaty odbywają się z dziećmi. Z prezentacji. Proszę. No i cóż, nic za mnie pokażę więcej na zdjęciach. Będę po kolei omawiała te różne warsztaty. Warsztaty dla przedszkoli i szkół podstawowych to przede wszystkim warsztaty z ziołowych mydełek, podczas których dzieci wykonują samodzielnie mydełko glicerynowe z dodatkiem ziół i zapachów. Oczywiście są przepiękne formy i każde mydełko jest zabierane przez nasze dzieci. Również dla takich grup przedszkolnych i 1-3 SP proponujemy warsztaty gliniane cudeńka. Dzieci tutaj wytwarzają ule, skarbonki lub domki na świeczki i również zabierają je do domu. Ponadto warsztaty ziołowe, papier czerpany, dojenie krowy i robienie masełka w naszej zagrodzie. Następny warsztat to jest tutaj akurat tworzenie zielników. Dzieci dostają rysunki ziół, które rosną w naszym ogrodzie ziołowym i mają za zadanie odnaleźć je w terenie. Wklejamy do specjalnie stworzonych zielników zioła i opisy o właściwościach leczniczych i opis morfologiczny rośliny również jest wklejony przez dzieciaczki. Następnym bardzo popularnym warsztatem, oprócz dojenia krowy, jest taki typowo rolniczy warsztat, jest to historia ziemniaka. Polega na tym, że dzieci wiosną przyjeżdżają, sadzą z nami ziemniaczki, czyli muszą oberwać kiełki, muszą zrobić redlinę, obsypać ziemniaki i dzieci dostają przydziałowo swoje rzędy ziemniaków, czyli przeważnie jest czworo, troje dzieci do takiego grządki, którą podpisują na odpowiednim takim przygotowanym przez męża kawałku deski i ta deska jest wbijana jako znacznik, że to jest ich praca. W czerwcu przyjeżdżają, pielą te ziemniaczki, we wrześniu muszą je wykopać. I to jest ciężka praca i uwierzcie mi, że sprawia bardzo wiele frajdy. Oczywiście zawsze wprowadzamy dzieci, że praca na wsi jest trudna, ale daje owoc w postaci chociażby ziemniaków czy takiego masła. Również przy dojeniu krowy jest świetna zabawa. Mamy sztuczną krowę, która służy nam dydaktycznie do tego, żeby pokazać, jak się doi tą krowę, co z tego mleka możemy zrobić. To jest rozmowa z dziećmi przede wszystkim, doświadczenie, a później z wiejskiej śmietany mojego taty dzieci w parach ubijają masło. I one poznają, jak wygląda mleko, jak wygląda śmietana, jak powstaje maślanka i jak powstaje masło. Masełko jest zabierane w pojemniczkach przez dzieci do domu i często mam telefony takie bardzo mega pozytywne, że dzieci zaczęły jeść masło, prawdziwe masło. Warsztaty dla grup starszych to jest dekupaż, czyli ramki, które mój mąż wylewa. Też mamy koła garcarskie, wiacie garcarskie, na które dzieci mogą toczyć różne formy z gliny. Starsze grupy przyjeżdżają również na płaskorzeźbę z gliny, na wiklinowe serduszka, bo tych programów jest u nas naprawdę dużo. Osoby dorosłe, tak jak już wcześniej na prezentacji było pokazane, ale słyszałam, że muzyka była głośniejsza ode mnie, robią lalki motanki. To jest taki nasz sztandarowy produkt, polega na wymotaniu baby w dobrej intencji. To są tradycje ludowe, słowiańskie, które przyniosłam do naszej chaty zielarskiej, ponieważ nasza zagroda mieści się w wiosce tematycznej Sąpy Babia Dolina i ten motyw bab towarzyszy nam od 6 lat. Zagrodę prowadzimy od 2014 roku. Warsztatów mamy 12-13, wszystkich niestety nie zdążę omówić. Jeszcze wracając do grup dorosłych, również robimy warsztaty zielarskie z aromaterapii, z kosmetyków naturalnych, ale tak jak mówię, to jest dla osób już dorosłych. Bardzo dużo przyjmujemy wizyt studyjnych nie tylko na warsztaty, ale również na pokazanie tego, co w zagrodzie się dzieje.
Mamy 4 budynki. W jednym budynku znajduje się agroturystyka, w jednym jest chata zielarska, gdzie odbywają się warsztaty, w Jacie Garcarskiej i taki budynek Mur Pruski, który służy nam za stołówkę, ale również za miejsce warsztatowe. Jesteśmy w stanie naraz przyjąć 50 dzieci. Dzieci dzielone są zawsze na 2 grupy. Warsztaty trwają zawsze u nas od 2 do 2,5 godziny. To znaczy pobyt, bo warsztaty przeważnie 1,5 godziny, później zwiedzanie zagrody, czyli tych wszystkich rzeczy, budynków, które wymieniliśmy, ale również poznanie ogrodu ziołowego, poznania zastosowania ziół. Także mini zoo, które cieszy się bardzo dużą popularnością, bo mamy różne zwierzątka małe, ale zawsze staramy się, żeby dzieci, które są u nas, mogły skorzystać po częstunku. I my zawsze dajemy czekoladowe babeczki, nie muszę już chyba tłumaczyć, dlaczego czekoladowe babeczki, i kompot z naszych owoców. Staramy się o to, żeby dzieci próbowały to, co daje natura. Jak wchodzimy do ogrodu zielarskiego, to często jest jedzenie kwiatów jadalnych i dzieci bardzo chętnie próbują i wcale się tego nie boją. Ponadto staramy się jesienią robić takie warsztaty, one są takie dosyć nowe warsztaty w naszej zagrodzie, warzywa i owoce w szkle zamknięte. Dzieci same z nami tworzą weki. To są przeważnie 2 weki. Jest to kompot z jabłek oraz surówka, taka tygodniówka, na którą mamy sekretny przepis, jak ją zrobić, żeby była pyszna. I dzieci wtedy, podczas tych warsztatów, mają zaszczepione w to, że to, co daje natura, można przetworzyć i fajnie wykorzystać to później w domu i spożyć coś, co jest zrobione przez nie i jest zdrowe. To też bardzo serdecznie zapraszam Was do naszej zagrody. Wiem, że wiele osób już było. My staramy się być elastyczni, dopasować zawsze do wymagań grupy. I zazwyczaj z doświadczenia własnego proponujemy gotowe pakiety, ponieważ też musimy brać pod uwagę możliwości manualne uczestników. Na przykład małe dzieci nie zrobią lalki motanki, my odradzamy, a jest wiele takich zapytań. Również w naszej agroturystyce można zjeść posiłek, który przygotowujemy w większości z naszych produktów. Dziękuję, to wszystko z mojej strony. Zapraszamy serdecznie. Myślę, że spotkamy się niebawem, gdy wszystko już uspokoi się. Pani Ewo, dziękujemy serdecznie za prezentację. Również przepraszamy za małe problemy techniczne. Następnym naszym prelegentem, to jest 4. zagroda, będzie Pszczółka, nauka i zabawa w lesie. Jest to nowa zagroda edukacyjna, która mieści się w powiecie iławskim w miejscowości Lubstynek. Zapraszamy. Marcin, jest za dużo otwartych. Ja nie widzę otwartej zagrody. Nie widzę otwartej prezentacji. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że tutaj koleżanka próbuje uruchomić prezentację, po pani Magdalenie, przepraszam bardzo, zadamy Państwu 3 pytania. Także bardzo proszę o przygotowanie telefonów komórkowych, ponieważ za około 15-20 minut będziemy prosić o to, żeby odpowiedzieć na 3 pytania. Ja Państwa pokieruję, w jaki sposób wejść. Na tą aplikację jest Slido, także mam nadzieję, że zakończy się to sukcesem. Ponadto chciałabym jeszcze przypomnieć osoby, które nie zdążyły się zapisać na nasz formularz listy obecności. Bardzo proszę o wpisanie się. Natomiast jeżeli mają Państwo jakieś pytania, serdecznie zapraszamy do ich zadawania na naszym czacie. Jest grono specjalistów, którzy na pewno z wielką chęcią odpowiedzą na pytania. Również zapraszamy do współpracy z naszymi zagrodami. Na naszej stronie internetowej Ośrodka Doradztwa Rolniczego znajduje się zakładka z zagrodami edukacyjnymi, gdzie mogą Państwo zobaczyć, ile tych zagród u nas w województwie jest,
zapoznać się z programami tych zagród edukacyjnych. Oczywiście są również adresy, numery telefonów. Widzę, że już prezentacja jest włączona, także zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Magda Łupaczewska. Jestem właścicielem najmłodszej zagrody edukacyjnej przy Łuka w Lesie. Działalność edukacyjną prowadzimy od zeszłego roku, a do sieci zagród edukacyjnych należymy od czerwca tego roku, czyli tak naprawdę 2 tygodnie. Zapraszam Państwa na mały spacer po naszej zagrodzie.
Pszczółka w Lesie znajduje się w dwóch lokalizacjach we wsi Lubsynek. Lubsynek to mała wieś na terenie powiatu iławskiego, na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Wylewskich. Część naszego gospodarstwa, tutaj tego w lesie, znajduje się na terenie obszaru chronionego Natura 2000, a na terenie naszego gospodarstwa rolnego znajduje się punkt geodezyjny, oznaczenie drugiego najwyższego punktu wzniesienia na wzgórzach Dylewskich. W lesie mamy małą pasiekę, a w drugiej lokalizacji mamy gospodarstwo rolne, w którym uprawiamy zboża, ziemniaki, mamy też bydło, trzodę chlewną i drób. Oferujemy warsztaty dla grup zorganizowanych w naszej siedzibie i w placówkach. W związku z tym, że dopiero zaczynamy i tutaj w miejscu w lesie nie mieliśmy budynku do prowadzenia zajęć zimą, można nas zaprosić do siebie do placówki. Wtedy z zajęciami przyjeżdżamy, przywozimy wszystkie potrzebne materiały i prowadzimy zajęcia również w placówkach. Można u nas zorganizować imprezy przedszkolne i szkolne. Dzień mamy to najczęściej organizują przedszkola, kiedy przyjeżdżają dzieciaki z rodzicami. Możemy wtedy też zorganizować różnego rodzaju warsztaty dla rodzin. Możemy również wynająć miejsce na zajęcia prowadzone przez nauczyciela. Jeśli nauczyciel ma jakąś ciekawą lekcję, do której potrzebny jest mu las, a nie chce też zabierać dzieciaki w zupełną dzicz, może przyjechać, wyjść dzieciakami do lasu, wrócić do nas na posiłek. Dla indywidualnych klientów prowadzimy urodziny dla dzieci, na których robimy na przykład warsztaty od ziarenka do bochenka, warsztaty dla rodzin z dziećmi weekendowo, kiedy rodziny mogą przyjechać dzieciakami i coś po prostu pomajsterkować. Mamy również wypożyczanie rowerów ze sprzętem do przewożenia dzieciaków, żeby można było bezpiecznie pojeździć po terenach Wzgórz Dylewskich. Zajęcia prowadzimy w grupach maksymalnie 25-osobowych, ale jeśli Państwo chcą przyjechać większą grupą, wtedy uczestników dzielimy na mniejsze zespoły i prowadzimy warsztaty dla każdej grupy oddzielne, a pozostałe dzieciaki mogą korzystać wtedy z pozostałych naszych atrakcji, z placu zabaw, ale nie z takiego z katalogu. Mamy na placu zabaw kuchnię błotną, instalację do przelewania wody, dużo błota, ścieżkę sensoryczną. Mamy również boisko ze sprzętem sportowym, gry w rozmiarze XXL. Rozciągamy również folię stretch do malowania farbami. Są też sztalugi dla dzieciaków. Warsztaty prowadzone są głównie przeze mnie lub osoby przeze mnie zatrudnione. Ja jestem nauczycielem z wykształcenia. Również posiadam ukończone studia podyplomowe z rolnictwa. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi. Przez prawie 15 lat pracowałam jako nauczyciel szkoły podstawowej i przedszkola oraz animator czasu wolnego w hotelu na Wzgórzach Dylewskich. Zajęcia dostosowujemy do możliwości zainteresowań dzieci. Dostosowujemy je w momencie rozmowy z nauczycielem przed przyjazdem do nas. Prowadzimy również warsztaty dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Również dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jeśli chcą Państwo do nas przyjechać na zajęcia z żywymi pszczołami, wymagane są przed przyjazdem zgody rodziców i oświadczenia o ewentualnym uczuleniu na jad. Prowadzimy warsztaty stolarskie. Spróbuję Państwu tutaj włączyć filmik, jak to dzieci. Warsztaty były prowadzone w placówce. Na warsztatach stolarskich najpierw opowiadamy troszeczkę w teorii o gatunkach drewna wykorzystywanych w stolarstwie, o maszynach, narzędziach, a później dzieciaki składają przygotowane przez nas elementy.
karmniki, budki lęgowe, domki dla owadów. Teraz w czasie pandemii, kiedy no wiadomo, dzieciaki nie mogą do nas przyjechać, sprzedajemy takie zestawy do samodzielnych warsztatów w domu, wysyłamy je kurierem na zamówienie indywidualnie do domów. Warsztaty pszczelarskie poprzedzone są pogadanką na temat owadów zapylających i pszczółmiodnych, jaka jest różnica, prezentacją produktów pszczelich oraz sprzętu używanego przez pszczelarza. A w części warsztatowej dzieciaki wykonują albo świczki z węzy lub domki dla owadów. Lato w słoiku zamknięte i tutaj tak jak w działowym dzbanku wykonujemy przetwory i zaprawy warzywno-owocowe i w zależności od dostępności surowców od fazy rozwoju po prostu roślin. Przedstawiamy sposoby konserwacji i przygotowujemy różne przetwory. Odsadzenie kadu pieczonego ziemniaka. W zeszłym roku było tylko święto pieczonego ziemniaka. W tym roku miało być sadzenie, były chętne szkoły. No niestety sytuacja była jaka jest. No ale tak jak miały przyjechać dzieciaki na uprawę ziemniaków. Od miodu do piernika, następne nasze warsztaty prowadzone również w zagrodzie lub w placówkach. Kiedy jedziemy do placówki, zabieramy wszystko łącznie z piekarnikiem, więc Państwo tylko potrzebujemy od Państwa stoliczków. Opowiadamy w części teoretycznej o legendach o piernikach, prezentujemy przyprawy korzenne, a w części warsztatowej dzieciaki samodzielnie lub w parach przygotowują ciasto, wałkują, wycinają i po opieczeniu ozdabiają pierniki. Fajnie patrzeć, jak dzieciaki stoją w długiej kolejce i czekają na wypieczenie ich pierniczków. Prowadzimy również warsztaty od ziarenka do bochenka, warsztaty pieczenia muffinek, skarby lasu, gdzie wychodzimy z dzieciakami na spacer i to są warsztaty głównie dla młodszych dzieciaków. Dostają kartę pracy i podczas spaceru w lesie mają znaleźć wskazane przez nas produkty. Również można przyjechać do nas na warsztaty Szukamy wiosny, lata, jesieni w polu i w lesie lub okolicznościowe warsztaty bożonarodzeniowe, kiedy robimy stroiki wielkanocne czy walentynkowe. Czas pobytu, nie ustalamy sztywnych ram czasowych pobytu u nas, jednak same warsztaty to zazwyczaj 2 godziny lekcyjne. Warsztaty od ziarenka do pochenka trwają dłużej, co związane jest po prostu z wyrastaniem ciasta drożdżowego. Warsztaty prowadzone w placówce to są 2 godziny lekcyjne, w przedszkolu godzinę, ponieważ dzieciaki w przedszkolu no nie skupiają się tak długo. I podczas pobytu możemy przeprowadzić kilka warsztatów. Cena warsztatów ustalana jest indywidualnie, w zależności od liczby osób, liczby warsztatów. Posiłków nie przygotowujemy samodzielnie, ale współpracujemy z firmą cateringową obsługującą lokalne przedszkola. Można zamówić z firmy zupę lub dwudaniowy obiad, kiedy Państwo z firmy cateringowej przywożą. Można również zrobić u nas ognisko, posiadamy też grille. Nie trzeba się martwić o przechowanie prowiantu, ponieważ udostępniamy lodówki do jego przechowywania. Działamy zgodnie z zasadą Zero Waste lub Less Weight bardziej i w cenie pobytu udostępniamy zastawę stołową, żeby ograniczyć produkcję śmieci. Dla dorosłych oferujemy bufet kawowy, a dla dzieciaków lemoniadę lub kompot z naszych owoców. Do nas nie dojedzie się transportem publicznym. My nie organizujemy transportu, jednak posiadamy parking dla samochodów osobowych i miejsce parkingowe dla autobusów, nawet jeśli przyjeżdżają Państwo do lasu, jest miejsce na zaparkowanie autobusu. Skorzystanie z naszej oferty wymaga wcześniejszej rezerwacji, telefonicznie, mailowo lub przez wiadomość na Facebooku. Naszą ofertę znajdą, a tu jeszcze organizujemy imprezy takie ogólnodostępne ze wstępem bezpłatnym
i w zeszłym roku był chyba 11 sierpień. W tym roku, jeśli sytuacja pozwoli, będzie to 9 sierpnia, będzie Wielki Dzień Pszczół, kiedy zapraszamy wszystkich mieszkańców, turystów na świętowanie Dnia Pszczół. Można u nas zakupić wtedy produkty pszczele, pooglądać sprzęt pszczelarski, uczestniczyć w warsztatach pszczelarskich. Również kupić watę cukrową czy baloniki z helem uwielbiane przez dzieciaki. Organizujemy również Święto Błota. To jest ostatni weekend czerwca. I tak jak wspomniałam wcześniej, mamy rowery dla klientów indywidualnych. Można wypożyczyć i pojeździć, pooglądać nasze wzgórze wylewskie. I pszczółkę znajdziecie w internecie, na stronie internetowej, na mediach społecznościowych. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie dziękujemy za prezentację. Szanowni Państwo, chciałabym teraz prosić Państwa o wzięcie do rąk telefonów komórkowych w celu zadania kilku pytań. Proszę o chwilkę cierpliwości. Już, szanowni Państwo, uruchamiamy. Bardzo przepraszam za chwilę przystoju. Szanowni Państwo, bardzo bym prosiła Państwa o wzięcie, tak jak prosiłam, do rąk telefonów komórkowych i wpisanie adresu slido.com. Po wejściu na tą stronę pojawia się informacja o wpisanie kodu. Proszę wpisać Y442. Na dole pojawiła się informacja zagrody edukacyjne, hashtag Y442. Bardzo proszę wejść w tą rubryczkę. I za chwilkę pojawi się pierwsze pytanie. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. Tak jak Państwo widzicie, od razu pojawiają się odpowiedzi Państwa. Poczekamy jeszcze chwilkę, żeby wszyscy mogli odpowiedzieć na pytania. Jeszcze pół minutki poczekamy. I widzimy jeszcze, osoby dalej udzielają odpowiedzi, więc żeby wszyscy mieli taką możliwość, to jeszcze chwileczkę przetrzymamy pytanie. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego pytania. To jest pytanie wielokrotnego wyboru. Można wybrać jedną odpowiedź, dwie, trzy, cztery bądź pięć. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. Szanowni Państwo, jeszcze minuta i przechodzimy do kolejnego pytania.
Aktualnie tradycyjne zawody i rękodzieło są na pierwszym miejscu. Zwierzęta jako drugie cieszą się, o już w tym momencie rośliny jako drugie cieszą się ex aequo ze zwierzętami największą popularnością. Ale widać tradycyjne zawody i rękodzieło przodują. Szanowni Państwo, przechodzimy do trzeciego, ostatniego pytania. Proszę o udzielenie odpowiedzi. Czy są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniach online prezentujących zagrody edukacyjne naszego województwa? Tak bądź nie? Jeszcze chwilka, jeszcze pół minutki poczekamy, żeby też wszyscy mogli odpowiedzieć na pytanie. Jeszcze chwilka. Tak jak widać, zdecydowana większość jest zainteresowana udziałem w takich spotkaniach, także będziemy się starać powtarzać takie prezentacje zagród edukacyjnych dla szkół, dla bibliotek, dla placówek oświatowych oraz kulturalnych. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za udzielenie odpowiedzi. Zapraszam panią Katarzynę Serokę. Pani Katarzyna jest nauczycielem, który był w zagrodzie edukacyjnej z grupą dzieci. I pani Katarzyna przedstawi pokrótce swoje spostrzeżenia z takiej wizyty. Zapraszamy. Dziękuję. Dzień dobry, ja nazywam się Katarzyna. Pani Kasiu, bardzo prosimy o włączenie mikrofonu. Teraz, halo, halo, słychać? Halo, halo, słychać mnie? Tak, pani Kasiu, słychać, zapraszamy. Okej, dziękuję. Jestem nauczycielem przedszkola obecnie. Byłam właśnie u pani Magdy Łupaczewskiej w Lubstynku w zagrodzie Pszczółka, Nauka i Zabawa w Lesie. W tamtym roku z dziećmi był to wyjazd integracyjny. Włączę też prezentację, żeby była widoczna ze zdjęciami. Mam nadzieję, że widać. Wyjechaliśmy właśnie w tamtym roku, w czerwcu, z dziećmi oraz ich rodzicami na takie ostatnie integracyjne, pożegnalne spotkanie z dziećmi zerówkowymi. Na początku zwiedzania właśnie w zagrodzie powitały nas zwierzęta gospodarskie. Dzieci oczywiście, jak te dzieci chciały je nakarmić. Dla wielu z nich była to jedyna z niewielu okazji do zobaczenia z bliska, dotknięcia czy nakarmienia kur, królików, kaczek czy innych zwierząt gospodarskich. Duże wrażenie na dzieciach zrobił bardzo ciekawy, inny i kreatywny plac zabaw, o którym już pani Magda mówiła. Na dzieci czekała błotna kuchnia, gdzie mogły manipulować piaskiem i wodą, wodna instalacja do przelewania wody, ścieżka sensoryczna zrobiona z naturalnych materiałów, gry planszowe również wykonane z materiałów przyrodniczych, drewna i kamieni. Rodzice byli oczywiście przygotowani, że dzieci mogą, a wręcz powinny się troszkę pobrudzić. A to wszystko właśnie w leśnym zakątku z hamakami i wieloma miejscami do odpoczynku. W dzisiejszych czasach właśnie w dobie plastiku, gdzie ciężko o tak bezpośredni kontakt z naturą, gdzie jest to fajne miejsce, gdzie dzieci mogą spokojnie poznawać, manipulować, dotykać, doświadczać, badać, korzystając z naturalnych materiałów, a jest to przecież jeden z punktów podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Mogła wybrać właśnie już po rozmowie z panią Magdą z szerokiej oferty zajęć zorganizowanych, dopasowanych do wieku dzieci, między innymi z warsztatów stolarskich, warsztatów artystycznych, warsztatów kulinarnych, warsztatów przyrodniczych. My zdecydowaliśmy się na warsztaty właśnie plastyczne, stolarskie i przyrodnicze, czyli wszystkiego po troszku. Jak widać tutaj na slajdach, dzieci mogły malować na folii spożywczej, to w ramach właśnie warsztatów artystycznych, rozwieszonej pomiędzy słupami. Jednak największym hitem okazały się właśnie warsztaty stolarskie. Po zapoznaniu z zasadami BHP, dzieci z rodzicami,
Dzieci z rodzicami zapałem projektowały swoje własne autorskie pomysły, korzystając z przygotowanych wcześniej elementów i narzędzi. Poznały dokładnie, jak te narzędzia się nazywają, jak można je obsługiwać. Część z nich pewnie pierwszy raz miała okazję samodzielnie wbijać gwoździe, korzystać z piły czy przekręcać śrubki. To sprawiło im ogromną frajdę. Powstawały właśnie na warsztatach, jak widzę Państwo, samochody, szkatułki, półeczki, a nawet jedna, uwaga, jeżdżąca hulajnoga. Dzieci do samego końca pobytu chętnie korzystały z warsztatów, malując, domalowując, dokładając różne szczegóły do swoich prac. W czasie, gdy prace schły, a kiełbaski na grillu jeszcze się nie zarumieniły, bo również mieliśmy ofertę z cateringiem, wybraliśmy się na grę terenową pod tytułem Skarby Lasu. Każdy z uczestników dostał kartę z przygotowanymi woreczkami strunowymi i spinaczami oraz opisem, ilustracjami drzew i kwiatów w okolicy, co też było widać właśnie na prezentacji pani Magdy. Zadaniem dzieci było znaleźć i przyczepić elementy wskazane na ich karcie. Czy to liścia z danego drzewa, kwiata, gałązki, kamyka, kawałka kory, szyszki. Do znalezienia, odhaczenia na liście były też różnego rodzaju zwierzęta, na przykład ślimak czy rośliny występujące w lesie. Dzięki temu dzieci mogły w łatwy, taki przystępny sposób utrwalić, poszerzyć wiedzę zdobytą w przedszkolnych murach właśnie na temat ekosystemu leśnego. Po leśnej przygodzie wróciliśmy na poczęstunek w postaci właśnie kiełbasek z ogniska lub grilla. Tutaj właśnie to, o czym też mówiła pani Magda, co jest bardzo fajne i zasługuje na szczególną uwagę, jest to, że zagroda robi wszystko, aby być gospodarstwem jak najbardziej ekologicznym. Nie znajdziemy właśnie tu plastikowych ubeczków, talerzyków czy sztućców, tak? Tylko właśnie jest to wszystko jak najbardziej naturalne, żeby nie produkować ogromnej ilości odpadów. Pani Magda współpracuje właśnie z miejscową masarnią i piekarnią, które wykonują swoje wyroby w sposób naturalny. Do picia mieliśmy własnoręcznie przygotowane lemoniady owocowe z dodatkiem ziół właśnie z ogródka pani Magdy. Tutaj właśnie też na uwagę zasługują kąciki historyczne z meblami i sprzętami wykorzystywanymi w dawnym gospodarstwie. Dzieci mogły dotknąć przedmiotów z dawnych czasów, porównać je z dzisiejszymi, tak samo kącik ogrodniczy. Zioła, które dzieci mogły nie tylko obserwować, ale także zerwać, powąchać, spróbować, również budziły wśród dzieci zainteresowanie. Mogliśmy również skorzystać z boiska i sprzętu sportowego, organizując samemu zajęcia sportowe lub zabawy sportowe, ale mogliśmy też się zdać właśnie na wieloletnie doświadczenie właścicielki i na jej kreatywność, ponieważ wszystko tak jakby ma przygotowane i dopasowane do wieku dzieci. Również drewniana scena z dekoracjami daje nam możliwości, dawała nam również możliwości do zrobienia przedstawienia. Dla mnie właśnie jako dla nauczyciela jest to miejsce ciekawe, warte zwiedzenia, przygotowane organizacyjnie na 100%, gdzie możemy zdać się właśnie na doświadczenie właścicielki. No a właśnie takie wycieczki dają możliwość tej realizacji podstawy programowej, czy to wychowania przedszkolnego, czy edukacji wczesnoszkolnej. No co jest podstawą w organizacji wycieczek, musi spełniać walory edukacyjne. Ja dziękuję. Pani Kasiu, bardzo dziękujemy za szczegółowe opisanie, jak to wygląda w praktyce, taka wizyta w zagrodzie edukacyjnej. Szanowni Państwo, chciałam podziękować wszystkim obecnym za uczestnictwo w naszym webinarium. Jeżeli mają Państwo jakieś do nas pytania, zachęcamy do kontaktu, ale też przede wszystkim zachęcamy do wizyt w zagrodach edukacyjnych, tych, które dzisiaj występowały oraz tych, które są dołączone do ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za obecność i mamy nadzieję do zobaczenia. Również chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom za te fantastyczne webinarium, bo uważam, że webinarium tylko i wyłącznie na dobrych praktykach to jest webinarium. Także chylę czoła przed organizatorami. Dziękuję bardzo. I będziemy mieli w opiece wszystkich tych, którzy są w naszej sieci zagród edukacyjnych. Właśnie rozmawiałem z ministrem Kamińskim przed chwileczką, który oglądał naszą wideokonferencję.
jest pod wielkim wrażeniem, powiedział, że tu trzeba się naprawdę wychodzić nad tym tematem, także ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy za zabranie głosu. Chciałam jeszcze nadmienić, tak jak na czacie była informacja, mamy również nadzieję, że to nie jest ostatnie webinarium o takiej tematyce. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za obecność i do zobaczenia.